Co, gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobra robota. Nie spodziewałeś się? Nie, spodziewałem się, bo widziałem, co potrafisz na treningu i też zastanawiałem się, jak ta walka może wyglądać. Obawiałem się tylko, czy ty podołasz tutaj jakby psychicznie z tym wszystkim, presją, z tłumem. Tłumu, tak? Tak. Wiesz co, ogólnie uważam, że to i tak mało co pamiętam z tego, z tej walki. Ale obejrzysz to sobie, przypomnij. Tak, ale uważam, że nie zrobiłam tego, co mi mówił narożnik. Po prostu leciałam freestylem i byłam w takim amoku, w takiej mocnej agresji. Co jednak się opłaciło. W którym momencie usłyszałaś cokolwiek z podpowiedzi? Aha. A widzisz, rozmawialiśmy o tym wcześniej. Tak, i rozmawialiśmy, czy będziesz słyszeć. Na pewno będziesz słyszeć plan rozpisany. To było tak, że trzymałaś się czegokolwiek planu na początku, czy było już takie zamieszanie, że pomyślałaś, dobra, muszę robić cokolwiek, żeby gdzieś nie przepaść? Szczerze, po prostu leciałam freestylem. Po prostu napierałam i pamiętałam tylko o tym, że jest mańkutem. Tylko i wyłącznie, no. I po prostu cały czas jakoś tam prowokowałam wzrokiem. No, chciałam też po prostu wywrzeć na nią presję taką psychiczną i wydaje mi się, że udało mi się pomimo mojego młodego wieku. Czuło się jej siłę? No nie, ona mnie nie uderzyła ani razu, tak. No właśnie, bo jesteś prawie bez draśnięcia tutaj. Dziękuję. To jest dobry, jakby to powiedzieć, ręce. No tak, rozwalone ręce. Czego ten pojedynek cię tak naprawdę nauczył? Co trzeba robić w walce, żeby wygrywać? Jeszcze więcej trenować i jeszcze więcej umiejętności nabrać. Takiego po prostu swobody w wydawaniu ciosów i więcej tych ciosów, po prostu więcej kombinacji. Bo szczerze powiedziawszy, jakbym sobie tak mniej więcej przypomniała, to nie pokazałam jakoś więcej dużo tych ciosów, nie? Okej, okay, nie. No moim zdaniem wyglądało na to, jakbyś nie pierwszy raz to robiła. Mówię tutaj o samym pobycie w klatce. A to bardzo dziękuję. To bardzo się cieszę, że to tak wyszło. To co, co jest następnego? Viola, tak. Viola, zapraszamy do tańca. Bardzo dziękuję. Dziękuję i co, bardzo. Gratuluję jeszcze raz wygranej i widzimy się w klubie na dłuższą rozmowę. Oczywiście.